środa, 21:30. To jest ten czas, kiedy wy jesteście bliżej nas, my jesteśmy bliżej was, no i moi goście są bliżej was. Dziś osoba bardzo wyjątkowa, niezależna postać. Patrząc w jej portret numerologiczny, zdradzę, że to kobieta. Śmiem twierdzić, że dąży do wolności. Bardzo inteligentna, która też ma zapisane w dacie urodzenia to, żeby być w mediach i no, ma zapisane zdolności intuicyjne oraz dywinacyjne. Jedynka z dnia, trójka z klucza wcielenia, piątka numerologiczna, czyli bomba tykająca, pełna energii. No dobrze, nie będę przedłużał. Poznajmy ją jeszcze bliżej. Małgorzata Czoskoma. Dzień dobry, cześć. Wiesz, cudownie mnie przedstawiłeś. Mi bardzo miło. Zawsze miło bardzo jest proszę. Usłyszeć coś o sobie. Mhm. Także dziękuję ci bardzo za zaproszenie do twojego bardzo fajnego programu, który przedstawia różne sylwestki osób ezoterycznych. Miło mi, że tutaj jestem. Dziękuję ja bardzo ci. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Małgosiu, pamiętam ciebie z EZOTV. Nawet pamiętam dokładnie, kiedy to było, bo ja pamiętam, że ja zaczynałem karierę, a to było 8 lat temu, a ty byłaś właśnie wtedy bardzo często w EZO. Tak, ja odeszłam chyba, a ty niedługo przyszedłeś. Taka jakoś wymiana tak się nastąpiła. Wymieniliśmy jakoś się, tak? Ja akurat zajęłam się innymi przedsięwzięciami, miałam jakieś tam swoje projekty i summa summarum tak wyszło, ale bardzo EZO miło wspominam i nawet do tej pory ludzie dzwonią do mnie właśnie z tych programów. I mówią, że pamiętają. I mówią, że pamiętają, no i też weszli jak gdyby też w takie prywatne kontakty, czyli na seanse indywidualne. Także bardzo fajny okres w moim życiu. A przez ile lat pracowałaś w EZO? Wiesz, ja już nie pamiętam, bo to było parę ładnych lat. No właśnie. Więc no jakiś czas, może nie tak bardzo długo, ale faktycznie no, z mediami w różnych projektach miałam do czynienia, że je dość szybko, więc też no, nie mogę wszystkiego robić. No tak. Jedynka z dnia, trójka z klucza wcielenia, czyli bardzo silnie, tak jak ja cię przedstawiłem, bardzo silnie zarysowane media są w twoim portrecie. Owszem, wiesz, i jest to chyba dane mi od losu, dlatego że ja nic w tym kierunku nigdy nie robiłam. Nic kompletnie. A samo przyszło, tak się mówi w cudzysłowie, samo przyszło. Oczywiście. Gdzieś tam zawsze byłam zapraszana, już od bardzo, bardzo dawna. Pierwsze jakieś wywiady to były chyba od roku 2003-2004. Jakieś takie wróżenie w mediach, w Super Ekspresie. Mhm. To było takie wróżenie publiczne, czyli przed faktem ja stawiałam karty, no i ryzykowałam. Sam wiesz, jak to jest, sam no tak. to robisz, prawda? Tak, tak. Czyli ryzykowałam, ale podjęłam te wyzwanie. I udało się, wszystko było w porządku. Także ogólnie z mediami już od dość dawna w przeróżny sposób mam do czynienia, zresztą bardzo je lubię. Ja pamiętam ciebie z serialu pewnego. No tak, też. I tam wcale nie musiałaś grać wróżki, bo jesteś wróżką. Tak, tam w sumie grałam samą siebie. Czyli chodziło tutaj głównie o zarys tej pracy od kuchni, po to, żeby widz wiedział, jak faktycznie to wszystko wygląda tak od wewnątrz, jaka potrzebna jest tutaj empatia, jak my to przeżywamy, jak przebiega tak wewnętrznie i zewnętrznie. No i faktycznie tam było trochę sensacji, współpracowałam z policją, która notabene, wiesz jak jest, różnie to bywa. Też indywidualnie takie współpracy, które są oczywiście tajemnicą mówione, gdzieś tam były w moim życiu. I to wszystko było faktycznie, miałam ten zaszczyt w ogóle brać udział jeszcze w realizacji tego przedsięwzięcia, czyli też w jakiś tam sposób drobny mieć wpływ na scenariusze. Czyli ogólnie była to cudowna przygoda w moim życiu, pełna realizacja pod tym względem i w życiu o tym nawet nie marzyłam, ponieważ nie byłam niespełnioną aktorką, która gdzieś tam marzy o tym i zaplika. Nie, to po prostu zapukało do drzwi, przyszło
I tak się stało, za co bardzo dziękuję. Jest to po prostu w jakimś sensie no zaszczyt dla mnie, że miałam taką tą przyjemność i okazję. Mm-hmm. A to był polsatowski serial? Tak, to był polsatowski serial, 13 odcinków, puszczany dość wieczorową porą, Przeznaczenie. Przeznaczenie. Jeszcze do tej pory de facto jest gdzieś tam puszczane, ponieważ to widzowie mi informują o tym, gdzie jednak jeszcze jest odtwarzane, bo to był 2007-2008 rok, więc tak to było dawno? Strasznie dawno Matko temu, jakby święta. Nie było. A to wszystko jak zaczęło... to szybko zleciało. Tak, chyba od 6 zaczęło się to wszystko gdzieś tam już dziać, więc jakby nie było, to jest no mnóstwo czasu. Mhm. A powiedz mi, bo tak, EZO TV, serial, tak. Media, gazety. Znaczy różne wywiady, media, radio, tak. Tego czyli typu rzeczy. Bardzo silnie, silnie widoczne są media w twoim życiu. A te pierwsze media, do jakich trafiłaś, to było EZO TV, tak? Nie, ale chodzi ci o telewizyjne? Ogólnie rzecz biorąc. Nie, ogólnie. To był chyba... bo ja wszystkiego jakby też nie zamieszczałam na swojej stronie. Gdzieś to było tak, siedziało troszeczkę poza mną, nie kolekcjonowałam aż tego bardzo dokładnie, nie archiwizowałam. Więc to był chyba właśnie 2003-2004 rok, to były pierwsze publiczne wywiady, na które się zgodziłam. Dlaczego tak późno? Dlatego, że ponieważ wcześniej miałam tego tu propozycję, jestem mamą. Mam 2 dzieci. I nie masz. One już są dorosłe. Nie miałaś. Nie, to chodziło o coś innego. To chodziło też o to, że ja występuję z imienia i nazwiska. Ja nigdy nie miałam swojego pseudonimu. To jest swoje prawdziwe imię i nazwisko. Rozumiem. I też nie chciałam, żeby moje dzieci miały jakieś nieprzyjemności z tego tytułu. Żeby na przykład, ponieważ gdzieś tam mama zawsze dba o swoje dzieci i wybiega naprzód i zupełnie niepotrzebnie, ale obawiałam się, żeby na przykład nie były w jakiś sposób, nie wiem, no źle widziane, nazwijmy to w ten sposób, ale nigdy że są dziećmi wróżki. Naprawdę prostu. Tego się bałaś? Tak, troszeczkę tak, no bo te dzieci jeszcze były wtedy małe. Teraz to są dorośli ludzie i nigdy, całe szczęście, nie zdarzyło się, żeby były w jakiś sposób, nie wiem, chociaż w drobnym stopniu wyśmiewane. Zawsze to było, ojej, twoja mama jest wróżką, o rany, to, a może mnie coś powie? To było takie w efekcie wow, ale jednak no zawsze gdzieś tam mama dba o te dzieci, żeby wszystko było w porządku, zwłaszcza, że to jest nie pseudonim, tylko imię i nazwisko i też występowałam ze swoją twarzą, czyli też w jakiś sposób sam wiesz, no chociażby w drobnym stopniu oczywiście, jest tam człowiek gdzieś rozpoznawany. No tak, a powiedz mi, ezoteryka kiedy się pojawiła w twoim życiu? Wiesz co, zawsze była. Zawsze była. Zawsze była. W ogóle moja historia jest niewiarygodna, jest lubimy takie historie autentyczna. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle od tego się zaczęło, że moja rodzina też trochę taka była. Zwłaszcza tutaj ze strony mojego dziadka. I dziadek w swoim czasie bardzo przyjaźnił się z zakonnikami. Faktycznie z pewnym zakonem, który ma brązowe habity i białe sznury. I faktycznie tam dziadek jeździł i też z babcią. Jeździliśmy tam na przeróżne rozmowy i tam była grupa jasnowidzów, zielarzy, ludzi, którzy patrzą w oczy i mówią, co ci jest. Czyli ja praktycznie z tego, co pamiętam, od kiedy tylko pamiętam, to było może i 4-5 lat czy 6, tacy ludzie byli wokół mnie. I nawet była bardzo fajna sytuacja, kiedy jeden z tych zakonników, ponieważ ja tam pomagałam mu nasypywać do torebeczek to ziółka, i to tak pięknie pachniało, to było takie magiczne, to była pierwsza magia w moim życiu. I powiedział, pogłaskał mi po głowie i powiedział, dziecko, patrz, bo będziesz podobne rzeczy robiła. No i tak zostało, zaczarował mnie po prostu. Wtedy to było tak jakby takie naznaczenie. No i co ja mogłam po tym wszystkim robić? Ja tylko musiałam się zająć ezoteryką, zwłaszcza, że wiedziałam, że to jest normalne, że tak można.
że istnieją ludzie, którzy jaśniej widzą, że widzą więcej, że interesuje ich styl, coś więcej, to, co jest tam na górze, a nie tylko to, co jest na ziemi, materialne. Więc to było częścią mojego dzieciństwa. Ja biegałam właśnie wśród tych osób, jako małe dziecko, bawiłam się, rozmawiałam z nimi, na tyle, ile dziecko może oczywiście rozmawiać. No tak. Dlatego to było zupełnie takie naturalne i normalne, że ja się po prostu tym zajęłam. I tarot był pierwszy? Ja w ogóle karty zawsze dostaję. Ja rzadko kiedy karty kupuję i zawsze gdzieś tam je dostałam. I pamiętam, że pierwszego tarota dostałam od mojej mamy. Ja też dostałem pierwszego tarota. No zobacz, bo akurat mama też się tym interesowała i miała tarota. Nie robiła tego tak jak ja, ale tak się interesowała, trochę się bała, trochę zaglądała, ale on był. Ja wiedziałam, że on jest. Poza tym, widzisz, to wszystko jest właśnie też związane z tą pierwszą historią, bo ja wiedziałam już, ponieważ, dlatego, że to był zakon, dlatego, że Biblia gdzieś tam leżała, to ja się interesowałam Biblią, ale w sposób inny. Historyczny. To jest książka historyczna. Najstarsza książka historyczna. Ja jako nastolatka ją zapałem czytałam i zwłaszcza to było też niesamowite, bo to było tak zwane oświecenie, olśnienie. Ja w wieku chyba o 14, chyba tak mniej więcej 14-15 lat, przeczytałam Księgę Ezechiela i nagle mi tak olśniło. I mówię, coś w tym jest i faktycznie świat troszeczkę wygląda inaczej i ten Danikent naprawdę ma sens. No i przecież jakby nie było całe moje nastoletnie życie, to były książki czytane pod kołdrą, gdzieś po nocach, bo żeby nie widziano, że siedzę w nocy to z latarką pod kołdrą. Czym ja tak się zaczytywałam? Nie romansem, Danikenem. Tak? I te wszystkie właśnie takie niesamowite, fantastyczne rzeczy. Lem i to wszystko, to było częścią... Czyli ciągnęło cię do tego. Z wypiekami na twarzy ja to po prostu czytałam i to było częścią mnie. I od tego się zaczęło. A później to było coś dziwnego. Wiesz, miałam niewiarygodną sytuację, dlatego że dwa lata temu moi koledzy ze szkoły odnaleźli mnie. Jeden z nich powiedział, bo ty byłaś inna. Słuchaj, z podstawówki młodzież pamiętała mnie jako inną, bo ciebie zawsze interesowały sny i te inne takie rzeczy. I zobacz, jednak dziś widocznie ludzie mnie zupełnie widzieli, bardzo młodzi ludzie, podstawówka, widzieli mnie zupełnie inaczej, czyli w tym sensie, że ja się jednak już od bardzo, bardzo dawna interesowałam tymi właśnie rzeczami, że potrafiłam właśnie rozmawiać o takich innych sprawach, które akurat zwłaszcza w tym czasie, słuchaj, nie interesowały zbyt wielu młodych ludzi, dlatego, że to było coś dziwnego, niesamowitego. Tu nie było takich dużych publikacji, tu różne publikacje zdobywało się. Tak. To się dawało sobie, wymieniało się tym. To była, nie chcę tutaj powiedzieć, jakaś czarna strefa, ale to było coś takiego, o czym się praktycznie głośno nie mówiło. A to, że moja rodzina w ogóle zawsze była taka ezoteryczna, czyli nawet była taka historia, że mój dziadek, który notabene żyje i bardzo go serdecznie pozdrawiam, ma 96 rok. Piękny, w dobrej formie. Wiek, to my też pozdrawiamy. Tak, mój dziadek kiedyś bardzo, bardzo dawno temu faktycznie też tak, od tak po prostu potrafił, tylko że z normalnych kart. Klasycznych. I on się nigdy tego nie uczył. Tak samo jak ja się nigdy nie uczyłam na początku tarota. Po prostu wzięłam i zaczęłam kłaść. A to zaraz zapytam o to. Jestem ciekawa. I faktycznie dziadek bardzo dobry był w tym i tylko znajomym, przyjaciołom stawiał karty. No i kiedyś wyszło mu, że ktoś umrze i on go o tym uprzedził. I niestety tak się stało, że ta osoba umarła. Zresztą wiemy, że tak się dzieje, prawda? Oczywiście. Naszym obowiązkiem jest ostrzegać i mówić o takich wydarzeniach po to, żeby uniknąć, a jednak to się stało. No i on się przestraszył tego. Nie był gotowy na to. Nie był gotowy na tą odpowiedzialność, tak? Że jednak człowiekowi jeszcze nie rozumiał jakby tych mechanizmów. Poza tym zakon, kościół, to wszystko gdzieś tak summa summarum, że był świetny, rewelacyjny, ale się tym nie zajął. Zajął się zupełnie innymi rzeczami, bardziej takimi, ja bym powiedziała, pięknymi, artystycznymi, bo też kowalstwem artystycznym poza innymi rzeczami, czyli robił piękne rzeczy, no i w sumie z takimi różnymi magicznymi, artystycznymi rzeczami spotykałam się od dziecka. A tarot
jak trafił w twoje ręce? Jak mama tobie dała tą talię? Wiesz co, wcześniej już trafiał, bo ja podbierałam. Okej. Okay. Ja podbierałam. Ale tego swojego dostałaś... Tak, tego mojego od dostałam mamy. Od mojej mamy, tak. No i właśnie, to pierwsze twoje takie uczucie odnośnie talii tarota. Wiesz co, to było dziwne, dlatego że ja tam wcześniej już patrzyłam, podbierałam i sobie kładłam, bo ja zawsze byłam ciekawa, bo... To było coś silniejszego ode mnie, bo ja z wypiekami na twarzy patrzyłam, co będzie w przyszłości. To było moją, no czymś takim, czego nie mogłam opanować, tak? To mnie bardzo interesowało. Więc ja byłam ciekawa, no i co to mnie tam spotka, jak to wszystko wygląda? Faktycznie, czy to jest prawda, że tak można? I sobie nigdy nie wyobrażałam faktycznie, że ja mogę jakby opanować tę całą wiedzę, że to stanie się częścią w ogóle mojego życia. Ale właśnie jako ta nastolatka kładłam, patrzyłam i to tak mnie interesowało. I nagle zauważyłam, że ja sobie tak kładę, nie miałam wcześniej kursów żadnych. I nagle wiadomości zaczynają mi przychodzić do głowy. Czyli to po prostu było intuicyjne odbieranie. Czyli ja zawsze traktowałam tarot jako klucz, bo to jest klucz do wyższych informacji. Tak. Jest to coś, co wprowadza w trans, jest to coś, co otwiera bramę tam na górę, do tej kroniki Akaszy, do tych ogólnych wiadomości. I wtedy jej się czyta. I to w sumie, bo to mnie zdziwiło, bo przecież ja nie rozumiałam znaczenia kart. Ale to było coś takiego, że ja położyłam i nagle dostałam wiadomość. I ja mówię, aha. I to było na bazie eksperymentów. Ja się uczyłam eksperymentalnie, czyli na zasadzie to mi wyszło, no dobrze, to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ciekawa jestem. No i aha, no sprawdziło się. Ojej, jak to się dzieje? Czyli trzeba dalej, tak? I później faktycznie pogłębiałam tą wiedzę, czytałam mnóstwo książek, kończyłam kursy. Przeróżne kursy różnych bardzo fajnych osób i faktycznie pogłębiałam tą wiedzę. Później poszłam też w stronę bioterapii, ponieważ zawsze mnie to interesowało. Pamiętasz, jasnowidzę, zielarze, bioterapeuci, zakonnicy, tak? Czyli no, bioterapia też jak najbardziej, więc jak to się bierze, skąd to się bierze, w ogóle jak to jest możliwe, żeby człowiek mógł przekazywać pozytywną inną energię ludziom. No i tak rozpoczęła się moja historia z Reiki, którą cały czas kontynuuję i uwielbiam tą energię, dlatego że ona robi różne przecudowne rzeczy i tak stworzyłam swój sposób. To jest mój sposób, ponieważ to ja to nazywam parapsychologią, dlatego że to jest połączenie różnych rzeczy, czyli tarot, numerologia, którą ubóstwiam i stworzyłam w pewnym sensie moją numerologię, która faktycznie mówi, gada i faktycznie dużo też potrafię powiedzieć na ten temat. No i oczywiście bioterapia, czyli wzmacnianie tego człowieka, który przychodzi i przekazywanie mu tej pozytywnej energii po to, żeby on miał siłę pójść tam na zewnątrz i dać sobie radę w tym życiu, żeby go oczyścić, żeby go wzmocnić. I to jest właśnie mój sposób na ten zawód, na to, żeby móc ludziom pomóc. Ten zawód jest już troszeczkę inaczej postrzegany, ponieważ no jest to forma parapsychologii. No właśnie chciałem się cię spytać o to postrzeganie, bo wspomniałaś wcześniej o swoich dzieciach, że bałaś się kiedyś, dbałaś o to, żeby... Żeby miały normalne życie. Tak, żeby ludzie nie wiedzieli, że są dziećmi wróżki. Wróżki, po prostu dzieci wróżki. A dziś, we współczesnych czasach, jak ludzie odbierają wróżkę? Jak odbierają twoją pracę? Bardzo jak się dobrze. Dowiaduje ktoś, że jesteś wróżką? Wiesz co? Jaka jest reakcja? Najczęściej kiedyś to było takie zdziwienie. Ja ogólnie przedstawiam się jako parapsycholog, czyli to jest, tak jak powiedziałam, wszystko w jednym, bo my też, co my robimy? Połączenie my różnych metod. My wzmacniamy ludzi psychologicznie. To jest obok psychologii, ale jednak my mamy tu dodatkowe narzędzia i potrafimy w sposób bardzo szybki powiedzieć ludziom o ich przeszłości, o teraźniejszości i przyszłości. Dajemy im szerokie spektrum. Więc w jakiś sposób też działamy na ich psychikę, emocje i oni przychodzą do nas w różnym kontekście dowiedzieć się, ale też dowiedzieć się, dlaczego ja cierpię, dlaczego tak się dzieje w moim życiu i co ja mogę zrobić, żeby z tego wyjść.
I na tym też polega ta praca. To jest ten klucz. To jest ten klucz, dokładnie. Więc ten kontakt żywy z człowiekiem, te seanse, ja w ogóle to uwielbiam, ja kocham ludzi, w tym sensie, że po prostu bardzo lubię kontakt z nim. Nie wyobrażam sobie, żebym tego kontaktu nie miała. Więc sprawia mi to dużą frajdę, dużą przyjemność. I jeśli nawet po latach widzę, że komuś pomogłam, że ten człowiek później przychodzi, a od tej wizyty później jest przekazywane pocztą pantoflową, jak wiesz, jak to się dzieje, największa rękojmia to jest poczta pantoflowa i później ludzie przekazują swoim znajomym, rodzinie i później cała rodzina przychodzi, tak? Później znajomi znajomych i tak dalej. I to jest naprawdę zaszczyt i wielka przyjemność, że tak się dzieje. To jest chyba największa nagroda w tej pracy. Jednak ciężkiej pracy, bo to jest ciężka praca. Moje kolejne pytanie, właśnie a propos tej ciężkiej pracy, bo ludzie bardzo często sobie nie zdają sprawy, jak ciężką pracą jest zawód wróżki, wróżbity. My nie pracujemy normalnie, my nie pracujemy od 8 do 16. Czasami od poniedziałku do piątku. Tak, dokładnie. My pracujemy cały czas. Wtedy, kiedy potrzeba. Jeśli potrzeba, to wieczorem, jeśli potrzeba, to rano. Jeśli nagle ktoś nawet jest przelotem w Polsce, w Warszawie, czy nagle potrzebuje i spłacze z tamtej strony, to mówię, no dobrze, trudno, no to proszę zadzwonić, czy przyjechać, czy wszystko jedno w jakiś sposób, ale jednak ta pomoc jest. Bo jestem po to, żeby pomagać, żeby w tym momencie, kiedy ktoś mnie potrzebuje, żebym ja była dostępna. Pracujesz codziennie? Tak. Ale robisz sobie też takie pauzy? Robię. To jak wiesz, nie jest to taka praca 8 godzin non-stop, aczkolwiek jeśli są eventy, to jest nawet czasami bardziej intensywnie jeszcze. Ale ogólnie robię sobie jakieś tam przerywniki, ponieważ oprócz tej pracy jeszcze też mam, prowadzę własną działalność, więc mam własną firmę, więc summa summarum praktycznie pracuję na 3 etaty. W dodatku prowadzę, trochę zaniedbałam, przyznam się, moje blogi, bo nie mam czasu. Po prostu też piszę artykuły do 4 wymiaru, za co też jest to zaszczytem dla mnie, że w ogóle do kultowego czasopisma takiego jak 4 wymiar piszę artykuły. Więc summa summarum, no trochę tej pracy mam, czasami śpię po 4-5 godzin. Łamatko. A jeszcze w dodatku i rodzina. Ale jesteś piątką numerologiczną. No i tak. Dajesz radę. A poza tym, no jakby nie było reiki, wiesz, doładowuję się, no mam tak. Kontakt tam. Ja się śmieję, że mam dostęp do głównego generatora na tej górze i się cały czas ładuje, więc tej energii mi nie brakuje, aczkolwiek oczywiście kiedy potrzeba też i śpię po 8 godzin, żeby jednak w jakiś sposób się zregenerować lub robię sobie różne pauzy. Poza tym uwielbiam podróże, uwielbiam łono natury, więc gdzieś tam szukam też inspiracji. No to wszystko sprawia mi olbrzymią frajdę. Najczęstsze problemy ludzi, którzy się do ciebie zwracają? Wiesz co? Ja nie wiem, czy... Bo ogólnie są takie dziedziny często, życia, często, jak miłość. Małgosiu, wiesz co? No właśnie. Często ludzie, jak zwracają się do mnie, to mówią, panie Macieju, ja zapytam standardowo, czyli o miłość. Ale to nie tylko problem jest miłość. Ale absolutnie, że nie tylko. Tylko, że faktycznie z tego, co zauważyłam, zapewne i ty, że jest problemem naszych czasów jest miłość związki. Tak. Związki przeżywają olbrzymi kryzys. Chyba i to w różnym wieku, to jest niezależne od wieku. Gdzieś tam ludzie chyba już inaczej patrzą na to wszystko. Gdzieś zobaczyli, że to jednak nie tak wygląda. Więc ta miłość i związki jest tematem przewodnim. Chyba więcej ludzi daje sobie radę z pracą, z dobrym stanowiskiem, w ogóle z materią, niż właśnie z tą miłością, na którą nie mają wpływu. No a bo może... nie masz wpływu na to, czy się zakochasz, czy nie. No a może to są te szalęcze czasy nasze? Że co, właśnie ludzie tak. Gonią za tymi pieniędzmi i nie mają też, czasu. Bo pracują na parę etatów, gdzieś tak. Tam. Żyją bardzo szybko i summa summarum gdzieś to chyba się wymyka. I zaniedbują tę dziedzinę. I zaniedbują troszeczkę tą dziedzinę, ale jednocześnie bardzo tego pragną i bardzo chcą w tym się realizować, tak? Więc to gdzieś trochę się modyfikuje i wszyscy to widzą. I to się tak zaczęło od roczników 70. Czyli te roczniki 70. gdzieś tam faktycznie zrobiły taką rewolucję w tym wszystkim. I od tego momentu się tak zaczęło różnie dziać, inaczej. Nie możemy oceniać, czy lepiej, czy gorzej, po prostu inaczej się dzieje.
Jaką rolę dziś pełni tarocistka? Parapsychologa. Parapsychologa. Czyli osoby wspierającej. Ponieważ jeśli ktoś, bo to nie zawsze do nas ludzie przychodzą wtedy, kiedy mają problemy. Oni przychodzą, bo czują taką potrzebę, bo potrzebują z kimś porozmawiać, bo potrzebują mieć wsparcie psychologiczne, mieć bliską osobę, która powie im, że nie są źli. Że nie zrozumie. Są głupi, która zrozumie, że są bardzo wartościowymi ludźmi, że pokaże im, że mają talenty, z których sobie nie zdają sprawy, że faktycznie życie może wyglądać zupełnie inaczej, że lepiej, że nie jest tak źle, że nie jest tak tragicznie, jak mi się wydaje, bo my patrzymy z boku i widzimy więcej i widzimy, co będzie później. I jeśli podejmiesz taką lub inną decyzję, będziesz miał to. I to jest bardzo proste, łatwe rozwiązanie. Ponieważ no, ja uważam i zawsze tak mówię, że jestem jak latarnia morska. Ja tak migam światełkami, daję impulsy, ale czy ktoś popłynie w tą stronę? To tylko od niego zależy. Tylko od niego zależy. Więc to, widzisz, są różne stereotypy. Sam się z nimi spotkałeś, prawda? Że tarot szkodzi, że w ogóle, co mnie zawsze bardzo śmieszyło, że tarot zaklina rzeczywistość. Proszę Państwa, gdybym ja miała taką moc, żeby tym, co mówię, zakląć rzeczywistość, żeby sprawić, żeby tak się stało. To byśmy teraz byli na plaży. Na przykład. Gdzieś na Hawajach albo gdzieś indziej i mieli hamaki i całe inne akcesoria i na pewno byśmy no, byli jednymi z najbogatszych ludzi na świecie chociażby, prawda? No bardzo bym tak chciała, ale no tak nie jest. Wręcz przeciwnie, więcej w tych sprawach materialnych możemy pomagać innym, jeśli chodzi o te cyferki magiczne, niż sobie na przykład, tak? Bo tak już jest, że dla nas jest to gdzieś tam zatarte, zamknięte i nie za bardzo mamy do tego dostęp. Owszem, do pewnego momentu, słuchaj, jak kiedyś robią eksperymenty, tak się zawzięłam, mówię, dobrze, no to zobaczymy, bo ja wszystko muszę sprawdzić. Więc jeśli to działa na mnie, to znaczy, że na innych też będzie działało, tak? Tak. I faktycznie wszystko sprawdzałam na sobie. I robiłam eksperymenty i słuchaj, zawsze tej jednej cyferki mi brakowało. No i cóż, nie dał rady, tak? Także najczęstsze pytanie mężczyzn, jakie jest? A czy w takim razie numerki? Ja się z panią podzielę, tak? To jest najczęściej spotykane. Tak. No niestety nie możemy. Nie możemy tej rzeczywistości aż tak zakląć. I to nie jest tak, że tarot sprawia to, że tak się stanie, tylko osoba, która mówi, która go odwiniuje, jest po prostu na tyle dobra, że umie wejść w tą aplikację tam na górze i zobaczyć, jak to faktycznie działa. Bo bardzo często, nie wiem, czy ciebie ludzie się pytają, ale jak to działa? Pani Małgorzata, jak to jest możliwe, że ludzie potrafią przewidywać przyszłość? Ja zawsze powtarzam, to jest taki talent, jeden z wielu, jaki mają inni ludzie, czy dziennikarski, czy malarski, czy pisarski, czy jakiś inny. Ale tak samo jakby się zapytać kucharza, jak dlaczego zrobiłeś tą potrawę? Dokładnie tak. Każdy ma swój talent. Ja też nie jestem w stanie wytłumaczyć, na przykład, dlaczego ja zobaczyłem tak w kartach, a nie inaczej. Albo jeszcze lepiej, ja też czasami w ogóle inaczej widzę, czyli na przykład koleżanki mnie na tym łapią, mówi, słuchaj, ale co ty gadasz w ogóle, bo w kartach jest co innego, ale ja mówię, no karty są drogą, ale ja tam czuję czytam, co innego. Ja no tam właśnie czytam po prostu, tak, czyli nie przekazują coś innego. Czyli ja to mówię, tłumaczę troszeczkę w takich kategoriach naszych czasów, czyli internetowo-komputerowych. To jest główny komputer. Mamy dodatkową aplikację, i potrafimy porozumiewać się z chmurą, która jest na górze i potrafimy wyłapywać te informacje. I to tyle. Małgosiu, to na tym to polega. Małgosiu, i to tyle. Kończy nasz się program. No, bardzo dziękuję. Miło mi było bardzo z tobą rozmawiać. Mi miło, że naprawdę przyszłaś do nas do studia. Ja także, bardzo miło i bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nieraz się zobaczymy. Będzie mi przemiło mi się rozmawiało z tobą. I jestem przekonany, że tą drogą dalej będziesz podążać, bo widać, że to tobie daje uczucie spełnienia i radości. Zapewne pewnie do ostatniego dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję za odwiedzenie studia. Do zobaczenia. A ja dziękuję wam, że byliście kolejny raz w ten środowy wieczór, gdzie EZO TV jest bliżej was. Bardzo dziękuję serdecznie w imieniu swoim, w imieniu produkcji i w imieniu naszego dzisiejszego gościa, czyli Małgorzaty Trzaskomy. Do zobaczenia za tydzień
o tej samej porze. Pa, pa.